3 listopada dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury Paweł Bukowski podpisał umowę z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego na wsparcie finansowe operacji z zakresu małych projektów w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektów powstaje interaktywna wizualizacja zamku i grodu Nidenburg. Projekt ma promować architekturę militarną oraz wydarzenia historyczne odbywające się na terenie ziemi nidzickiej. Głównymi zadaniami projektu są stworzenie tablic historycznych przedstawiających poszczególne obiekty historyczne znajdujące się na terenie powiatu. Oprócz tego powstanie spacer multimedialny pośredniowiecznej Nidzicy. Również będziemy mogli wejść na dziedziniec zamkowy, obejść zamek wokół, przejść się tarasem obronnym z okresu bitwy pod Grunwaldem. Jest to dość ciekawa forma edukacji, działająca na pewno na młodzież, a również na turystów. Na pewno będzie to ciekawy produkt promocyjny. Osoby korzystające z gry będą mogły zapoznać się z definicjami poszczególnych elementów architektury nidzickiej twierdzy. Do pracy nad grą zaprzęgnięty został sztab ludzi pracujących nad najwierniejszym oddaniem gotyckiej budowli, tak jak wyglądała ona w czasie bitwy pod Grunwaldem. Wizualizacja powstaje w oparciu o przeprowadzone dotychczasowo badania archeologiczne oraz informacje posiadane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Prace nad grą będą trwały do końca bieżącego roku.